Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że nas widzicie. My już też sprawdzamy na YouTube, czy jest to widoczne. To jeszcze damy 2-3 minutki i zaczynamy. Dobra, mam informację, że jesteśmy na YouTube. Czy ktoś może dać znać, czy nas słyszy, albo czy mnie słyszy? Na czacie bym prosił o jakąś informację zwrotną. Dobra. Widzę na czacie, że jest wszystko w porządku, że możemy zaczynać. Dobra, moi drodzy, to witam Was na Silesia Jugu numer 55. I dzisiaj będziemy mieli przyjemność gościć Dominika Przybysza, z którym może nie znam się osobiście, ale na którego prezentację uczęszczam od wielu lat, bo jest to gość, który udziela się w wielu miejscach. I ma bardzo ciekawe prezentacje, dlatego też zdecydowaliśmy się go zaprosić. Chociażby no, na Spread IT też występował na pewno, nawet możesz kiwnąć, żeby potwierdzić, że tak było, ale kojarzę, że byłeś też tam. Zdarzyło się. Zdarzyło się, trochę tych konferencji się przewinęło. I będzie to prezentacja o Secure Domain. I tutaj, jak już rozmawialiśmy jeszcze przed streamingiem, za kulisami, no, że aktualnie wszyscy podążają w stronę Springa, frameworków i innych rzeczy, zapominając, że pod spodem jest po prostu programowanie obiektowe i czysta domena, czyli to coś, do czego powinniśmy dążyć. Ale o tym więcej powie Dominik, bo jest w tym wszystkim ekspertem, przynajmniej ja tak uważam. Chcielibyśmy też podziękować naszemu sponsorowi, czyli Jakarta i, który udostępnił nam tą platformę Crowdcast, dzięki której możemy streamować dla Was za darmo. Standardowo przypominamy, że czekamy na Was, na Wasze zgłoszenia, czyli call for papers. Jeżeli macie jakiś pomysł na prezentację od dwugodzinnych do 15-minutowych, czy nawet w drugą stronę, chcecie jakąś krótką prezentację, macie pomysł, albo się boicie, nie ma problemu, my przyjmiemy każdego i każdy temat i jeżeli będziecie chętni i chcieli u nas wystąpić, to zapraszamy na naszą stronę, czyli silesia.jack.pl i tam jest zakładka zgłoś prezentację. I to następnie Was przekieruje do Google Docsa, tam wypiszecie kilka informacji i na pewno się skontaktujemy. No jeżeli ktoś ma wątpliwości, to nie bójcie się, każdy kiedyś też zaczynał, jeżeli to będzie Wasza pierwsza prezentacja, na pewno się to przyda w Waszej karierze, a nawet jeśli nie, to na pewno jakiś dział wiedzy będziecie musieli poszerzyć, no bo zawsze jest to zastanawianie się, a co jak ktoś zada takie pytanie, na które nie będę znał odpowiedzi, no to jeszcze doczytam, no i może to Was zmotywuje. To teraz przełączam już na Dominika. Okay, Dominiku, okay. Czy mogę spróbować udostępnić? Będę próbował. Dobrze, chciałbym o to udostępnić. Okej. Okay. Widzicie? Mam nadzieję. Tak. To ja uciekam i Dominik Przybysz, Secure Domain, zapraszam. Okay. No dobra.
To cześć wszystkim. Ja nazywam się Dominik Przybyszczak, jak mnie przedstawił przedmówca. Dzisiaj chciałbym mówić o Secure Domain. Na co dzień jestem deweloperem w Tołku. To jest jeden z najlepszych, moim zdaniem, software house'ów w Warszawie. Polecam bardzo. Jestem też komiterem Apache Ariesa. Jeśli nie robiliście niczego z SDI-em, to prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście o tym apaszowym projekciku. Na co dzień można mnie znaleźć albo na Twitterze, albo na moim blogu, ostatnio troszeczkę porzuconym, ale mam nadzieję do niego kiedyś wrócić. No i w razie czego jakiś kod na GitHubie też możecie znaleźć. Okej, dobra. O czym? Czy on działa? Nie działa? Okej. O czym będziemy dzisiaj mówić? Na początku powiemy sobie, czym w ogóle jest domena, żebyśmy mogli mówić, że chcemy ją jakoś zabezpieczyć. Potem porozmawiamy sobie o nazewnictwie wewnątrz tejże domeny. Następnie trochę o takich bazowych typach, które w tej domenie mamy. Potworzymy troszeczkę obiektów, potem porozmawiamy, jakie są tak naprawdę domenowe obiekty w naszej aplikacji biznesowej. I na koniec kilka takich dodatkowych rzeczy, które mogą być tutaj pomocne, jakie takie nowości, które pomogą nam pisać lepszy kod, bardziej bezpieczny. Okej, tak jak mówiłem, czym jest domena? Domena jest to najważniejsza część naszej aplikacji, przy czym jest to aplikacja biznesowa, tak? Ja na przykład teraz zajmuję się aplikacją, która jest nastawiona na bardzo dużą wydajność i tutaj robienie tego, części rzeczy, o których dzisiaj powiem, no troszeczkę mija się z celem, bo będzie wpływało w pewien sposób na tą wydajność, a też nie jest potrzebne aż takie zabezpieczenia, szczególnie, że piszemy na przykład w języku, który na przykład nie wspiera bardzo dobrze takiego typowania. Ale jeśli piszecie właśnie biznesowe aplikacje, no to tutaj ta domena jest najważniejsza i musicie się na niej skupić w gro waszego czasu powinno być właśnie położone w tym miejscu. Tylko, żeby taką domenę poprawnie móc zabezpieczyć i w ogóle móc poprawnie pisać, przydałaby się jakaś architektura, która to w ogóle wspiera. Przykładowo mamy coś takiego jak architektura heksagonalna, zwana też architekturą portów i adapterów, którą w skrócie można opisać w ten sposób, że gdzieś w środku naszej aplikacji znajduje się ta domena, ta logika biznesowa, a dookoła niej jest zbudowany mur, który oddziela nas od całego zewnętrznego świata, gdzie będziemy już tam komunikowali się z jakimiś restowymi serwisami, z SOAP-em, z bazą danych, tak naprawdę z jakimś UI-em, z czymkolwiek, co tak naprawdę będzie chciało skorzystać z naszej aplikacji, z naszej domeny, albo nasza domena będzie potrzebowała się dostać na zewnątrz, żeby wypełnić jakieś swoje powinności. Taka domena, o której będę tutaj mówił, to jest miejsce, gdzie leży właśnie cała ta logika biznesowa. Ona nie zależy kompletnie od niczego, przez co i jest niezależna zarówno od bibliotek, jak i od wszelkich frameworków i przez to, że jest niezależna i przez to, że jest chroniona w jakiś sposób od tego zewnętrznego świata, możemy tutaj pisać kod, który w pełni opowiada nam, wypełnia wszystkie rzeczy, które są w domenie, a nie na przykład ma naleciałości, bo kiedyś w SOAP-ie wieki temu to pole się nazywało tak i miało taki typ, to my też musimy je u nas trzymać w domenie dokładnie w takiej formie. Możemy to jakoś ładnie schować, ukryć i panować na tym w lepszy sposób. Okej, jak już wiemy, czym jest nasza domena, to porozmawiajmy troszeczkę bardziej na temat nazewnictwa wewnątrz tej domeny. Pewnie spotkaliście się kiedyś z takim zdaniem, że są tylko dwie trudne rzeczy w programowaniu, w informatyce powiedzmy, inwalidacja cache i nazywanie rzeczy. Czasami też dodaje się tutaj liczenie od jedynki albo od zera lub inne tym podobne rzeczy. Ale to są te takie główne rzeczy. I tutaj właśnie skupimy się na tym nazewnictwie, które bardzo często w naszych projektach kuleje. No bo weźmy sobie na warsztat pierwszy z problemów, jakieś buzzwordy. Wyobraźmy sobie, że mamy order managera, user managera, item managera. Co taka klasa robi w naszej domenie? No, skoro jest managerem, to prawdopodobnie menadżeruje, czyli tak naprawdę orkiestruje wszystko. Nazywając w ten sposób jakieś swoje obiekty, dajemy im przyzwolenie na zostanie takimi w przyszłości, takimi God Objectami. Może tego nie planowaliśmy, może po prostu nie wiedzieliśmy, jak coś nazwać, tak? Ale gdy w odpowiednim momencie nie odetniemy tak jakby, nie odetniemy się od historii, to nagle okaże się, że to będzie z nami szło aż do samego końca i będziemy z taką nazwą, z takim workiem bez dna, będziemy sobie żyli w naszej domenie i będziemy mieli bardzo duży problem z przetestowaniem tego i potem w przyszłości też prawdopodobnie z podzieleniem.
Inna rzecz to jest to, że jeśli mamy jakiś byt domenowy, na przykład order, to dookoła tego często budujemy jakieś typy, które są i nazywamy te typy, które są tym samym, ale troszeczkę pełnią inne role, tak? Czyli na przykład mamy order, order entity, order DTO. Czy to powinno się tak nazywać? Teoretycznie w jakiś sposób nam to pomaga, ale w Javie i w językach JVM-owych, na których tutaj będziemy się skupiali, no mamy troszeczkę inny i może nawet lepszy sposób podziału tego na wewnątrz naszej aplikacji, czyli wystarczy, że podzielimy to sobie per pakiety. Będziemy mieli order w domenie, to jest jedna rzecz, będziemy mieli order w warstwie persystencji, w API, w DTO. To nie chodzi tylko o te warstwy, tak? O to mieliśmy się skupić na domenie. Wewnątrz naszej poddomeny jakiejś możemy mieć order, który będzie funkcjonował w wielu różnych aspektach i nie musimy go dodatkowo prefiksować, wystarczy, że będziemy prefiksować go właśnie pakietem. No ale oczywiście, tutaj pojawia się problem, bo jeśli chcielibyśmy przekonwertować takie dwa obiekty, które mają ten sam pakiet, no to w Javie no prawdopodobnie jedną z tych nazw byśmy sobie zaimportowali, drugą nie, ale czasami dla pewności ludzie wolą zostawić sobie jedną i drugą wartość, żeby poprawna metoda, która konwertuje domenowy obiekt na obiekt DTO, żeby miała zarówno jeden, jak i drugi pakiet explicite powiedziany. W językach bardziej nowoczesnych niż Java się, mimo tego, że zaczęła się bardzo szybko teraz rozwijać, jeszcze nie dochrapała się takich feature'ów, w takich językach są dostępne aliasy, czyli na przykład w Groovim, w Kotlinie, w Scali, czy w sumie w dowolnym innym języku, jeśli byśmy też spojrzeli już poza światek JVM-owy, możemy sobie zaimportować jedną rzecz normalnie, a inną rzecz zaimportować po prostu pod inną nazwą i sygnatura takiej metody bardzo, bardzo nam się upraszcza. Druga nazwa, na którą możemy trafić i która może nas zaboleć w naszej domenie, to na przykład user. Prawdopodobnie w 99% waszej aplikacji jest gdzieś ktoś, kogo nazywacie userem. Tylko problem z userem jest taki, że to jest bardzo generyczny worek. Tam można wrzucić dowolne rzeczy, to można wrzucić naprawdę, naprawdę wszystko. A użytkownik tak naprawdę może być z jednej strony merchantem, może być jakimś płatnikiem, może odpowiadać za wysyłkę czegoś w grach, jest jakimś playerem. Czasami robimy tego użytkownika tylko i wyłącznie po to, żeby mieć jakieś role zarządcze, więc może trzeba go nazwać administratorem albo kimś w tym stylu, ale gdy nazywamy go userem, no w tym momencie tracimy cały kontekst i prawdopodobnie tego usera będziemy używali w wielu kontekstach, w wielu miejscach, tą samą klasę i znowu to coś z racji swego nazewnictwa ma bardzo dużą szansę na to, że będzie puchło. Następna rzecz, która jest związana z nazewnictwem, to są wszelkiego rodzaju skróty. Wyobraźmy sobie, że w naszej aplikacji mamy taki byt, który chcemy nazwać value added tax. Wszyscy wiemy, że jeśli sobie to rozwiniemy, to tak naprawdę skrócimy, to chodzi o VAT. I niezależnie od domeny, to jest akurat nazwa, która jest właśnie niezależna od domeny, ale gdybyśmy weszli do domeny jakiejś związanej z płatnościami, no ten VAT też będzie znany. Raczej nie będziemy tutaj wymyślali koła od nowa, to jest powszechnie znany skrót. Ale gdybyśmy na przykład weszli w jakąś domenę, gdzie zaczynamy patrzeć na nasze obiekty, ok, ich nazwy są długie, nie chcemy ich pisać w ten sposób i postanowiliśmy, że paid business shipment, cokolwiek by to nie było, pisane jako klasa jest za długie, więc chcielibyśmy to skrócić, więc na przykład skracamy to jakiegoś PBS shipment albo cokolwiek w tym stylu i potem pojawia się coś, co jest podobnym bytem. Chodzi mi o to, że w tym momencie postanowiliśmy ten kod skrócić dla naszej wygody, a nie konsultowaliśmy tego z naszymi ekspertami domenowymi, oni na przykład się tym nie posługują, ale my dla prostoty w kodzie postanowiliśmy to troszeczkę skrócić. No to może nas w przyszłości właśnie zaboleć, kiedy pojawi się nowy typ, który kompletnie tutaj nie korespondował z tą poprzednią nazwą. Oczywiście musimy pilnować tego, żeby to naprawdę odzwierciedlało to, co nasza domena mówi, tak? Ale przeważnie nie wymyślajmy własnych tutaj skrótów, własnych dziwnych nazw. Następna rzecz związana z nazewnictwem to jest spójność tegoż nazewnictwa. Prosty przykład, jeśli spojrzymy w jaki sposób jakbyśmy chcieli nazwać metodę, która wyjmuje coś z bazy danych, to mamy masę sposobów nazwania
takiej metody, tak? Mamy find, get, load, fetch, obtain, retrieve. Oczywiście te dwie ostatnie to są najrzadziej spotykane i chyba nigdzie ich nie widziałem, ale powiedzmy, że jeśli gdzieś jest 6 standardów, to bardzo łatwo dodać 7, trochę jak w JavaScriptie. Ja na przykład nigdy nie wiem, czym się różni load od geta w Hibernate, chyba tak się nazywają te metody. I szczerze mówiąc, one nie są zbyt czytelne pod względem swojej na przykład nazewnictwa. Za to, jeśli byśmy spojrzeli na to, co te metody robią, to może warto zdecydować się na jedną, góra dwie nazwy, które są dla nas znaczące. Na przykład u mnie w moim kodzie domenowym, jeśli go piszę, to zdarzają się metody dwojakiego typu. Są findy, które zwracają nam coś, co może być znalezione, ale nie musi być znalezione, czyli zwracają optionala, a jeśli piszemy geta, to wiemy, że zawsze to coś pod spodem będzie zwrócone. Jeśli to jest jakiś interfejs, to na 99% to jest tak, że po prostu get woła finda i jeśli nic nie znalazł, jeśli ten optional przyszedł empty, to po prostu zamiast niego zostanie rzucony jakiś wyjątek. Okej, tyle o nazewnictwie. Następna rzecz, o której będziemy mówić, to są podstawowe typy w domenie. Pierwszy podstawowy typ, o którym sobie powiemy, ten, który jest najbardziej rozpowszechniony wewnątrz naszego javowego kodu, jeśli spojrzycie w waszą aplikację, to większość typów gdzieś pod spodem korzysta właśnie z tego typu, to jest string. I teraz spójrzmy na takie pole, taki byt, jak client ID, przykładowy client ID, tak? Mówimy, że to jest string. No i prawdopodobnie nie mylimy się, to będzie string, tak? Pod spodem tam może będzie jakiś UID, może to będzie jakiś identyfikator numeryczny z przedrostkiem albo z jakąś końcówką specyficzną, ale nie do końca widzimy, czym tak naprawdę jest to client ID. I problem zaczyna się nie wtedy, kiedy mamy to samo client ID, ale kiedy takich typów pojawia się w naszej domenie czy w naszym kodzie w ogóle, pojawia się po prostu więcej. No bo wyobraźmy sobie metodę, że chcemy zapłacić za order, czy jakieś zamówienie i podajemy stringa client ID i stringa order ID, a w odpowiedzi też dostaniemy string. Pierwszy problem, jaki mamy, to, że prawdopodobnie zdarzyło wam się co najmniej raz pomylić kolejność tych metod, albo kolejność tych parametrów, albo zrefaktoryzować waszą metodę, żeby na przykład było spójnie z innymi metodami, gdzie zawsze na przykład na początku podawaliście client ID, wcześniej było odwrotnie, więc zamieniacie to i nie wszędzie to zmieniliście. Teraz chyba idea jest nawet tak sprytna, że od razu wam podpowiada po nazwie, jeśli maczuje 1:1 gdzieś tam z waszymi zmiennymi lokalnymi, jakie zmienne to powinny być podstawione do takiej metody, no ale też nie tędy droga, żeby IDE myślało za nas. Następny problem, czym jest to coś, co zostanie zwrócone? No, to może być string pod tytułem jakiś UID, to może być znowu jakiś prefiks plus identyfikator numeryczny, a może to być napis OK i nie do końca wiemy, co tak naprawdę będzie zwrócone przez tą metodę, ponieważ wiemy, że to jest string, tak? A co tam tak naprawdę jest pod spodem, no to już kompletnie nie wiemy. I problem jest takiego typu, że jeśli mamy metody, które mają same stringi i uważamy, że no, ładnie otypowaliśmy sobie nasz kod, bo piszemy w tym kodzie silnie typowanym, tak jak w Javie, no to jednak wkładamy sobie taki patyk w szprychy i może nas to dosyć mocno zaboleć. No, tak jak mówię, jeśli coś jest stringiem, no to tak naprawdę, czy my naprawdę mamy typy, czy korzystamy z tego tych mechanizmów, które daje nam Java, dają nam różne języki. O ile pięknie nie wygląda nasz kod, gdybyśmy napisali coś takiego, w tym momencie od razu na poziomie typów deklarujemy, co tam będzie zwrócone. Tam będzie jakiś client ID, jakiś order ID, tych typów nigdy nie pomylimy, bo kompilator da nam po łapach. Zwrócimy payment ID, wiemy, że to już nie jest jakiś string, który oznacza status, tylko wiemy dokładnie, to jest payment ID, a nie żaden inny typ. Jak on tam w środku jest zbudowany, no to już jest inna kwestia, to jest jego odpowiedzialność, ale my go raczej z niczym nie pomylimy i potem tego payment ID nie podamy do jakiejś innej następnej metody albo nie wyślemy w złym miejscu, na przykład w jakimś mailu. Jak tworzymy takie typy? No, tutaj możemy sobie stworzyć klaskę client ID, dając na niej adnotację lombokową all args constructor. Pod spodem będziemy mieli tylko jedno pole, gdzie będziemy rzeczywiście trzymali tego stringa,
może stringa, może UIDa, może coś innego, nieważne, chowamy to pod spodem, to jest ukryte. Z punktu widzenia tak jakby wszystkiego, co jest dookoła tego, my będziemy posługiwali się client ID, a jak ja to trzymam pod spodem, to już jest tak jakby wewnętrzna sprawa domeny. Jeśli mamy Lomboka, to można to napisać nawet krócej i Lombok wygeneruje za nas masę kodu, ale jak to mówią, nie wszyscy lubią, nie wszyscy mogą. Następna rzecz, client ID, którego napiszemy w języku troszeczkę, powiedziałbym, o ciekawszej składni, na przykład w Kotlinie. Podobnie też to będzie wyglądało w skali, tylko zamiast data class napiszemy case class i w sumie chyba pozbylibyśmy się tego wala i skończyłoby się dokładnie tym samym kodem. I w tym momencie napisaliśmy w jednej linijce ten nasz typ, więc mając możliwość definiowania wielu typów, no oczywiście moglibyśmy zdefiniować je sobie w jednym pliku, ale co jest najistotniejsze, to to, że dla każdego istotnego typu w naszej domenie, nie takiego, którego po prostu gdzieś tam przepychamy i moglibyśmy sobie schować w jakimś jednym value objectie i zapomnieć o nim, jeśli ten typ jest dla nas istotny, to powinniśmy dla niego zrobić taki prosty wraperek, który mimo tego, że tam jest podstawiony tylko string, to czy będzie trzymał nam tego stringa i będzie pilnował, żebyśmy nie przypisali ulicy do imienia albo nazwiska i nie wpadli z tego powodu w jakieś dziwne problemy. Co jest też istotne, jeśli będziemy sobie definiowali w ten sam sposób te nasze typy, bo to, na co tutaj chciałem zwrócić uwagę, to to, że one wszędzie nazywają się row, to też jest proste i bardzo pomocne, jeśli chcemy wyszukać, czy ktoś nieuprawniony nie próbuje swoimi brudnymi rączkami dostać się do tego naszego wewnętrznego typu. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z kolegą z sąsiedniego projektu, który zaczął to aplikować, takie podejście do pisania właśnie tych value objectów na proste typy i postanowił, że okej, to ja sprawdzę, kto korzysta z tego row. I okazało się, że jest takie jedno miejsce w projekcie, gdzie ktoś wyjmuje sobie to row i z jakiegoś tam obiektu, załóżmy client ID, i przepisuje go na jakiś tam inny identyfikator czegoś innego, tak? I okazało się, że to było miejsce, które jeszcze nie wybuchło, ale potencjalnie za chwilę miało wybuchnąć, bo ktoś właśnie próbował przepisywać identyfikatory w jakiś, no powiedziałbym, nieuprawniony sposób. Więc warto też za pomocą takiego narzędzia jak ArchUnit, mi się jeszcze nie udało do tego usiąść, żeby to sprawdzić dobrze, ale jest takie narzędzie, którym na przykład możemy sprawdzić, czy ktoś na przykład poza naszą klasą nie korzysta z tego pola row i nie odczytuje stamtąd jakichś nieuprawnionych rzeczy. Oczywiście w IDEI możemy to sprawdzić bardzo szybko, ale z poziomu takiego ArchUnita moglibyśmy zapuścić test na całym naszym kodzie domenowym i sprawdzić wszystkie wystąpienia tego row wewnątrz naszej domeny. OK, tyle o stringach, tyle o wraperach na stringi. Następna rzecz, o której chciałbym mówić, następny prosty typ, to jest coś, co trzyma nam true-false. Tylko że problem z czymś, co trzyma nam true-false, jest taki, że często to jest true-false albo coś jeszcze innego. Przykład z życia. Kiedyś przyszedł do nas klient i powiedział, że on chciałby mieć informację o tym, czy jego klient wyraził zgodę, czy nie. No nic bardziej trudnego, tak? Po prostu albo zgoda jest wyrażona, albo nie jest wyrażona. Tylko okazało się, że to tak nie jest do końca, tak? Bo klient może wyrazić zgodę, może nie wyrazić zgody, albo może po prostu pominąć tego odpowiedź na to pytanie. I w tym momencie pojawia nam się informacja, no, że to jest boolean, ale to jest ten trzystanowy boolean, czyli musimy użyć tego dużego typu. Tu nam Java pomogła. Potem okazało się, że no tak, ten boolean no jest trzystanowy, ale pojawił się pewien problem, bo jest coś takiego, że nasz klient może wyrazić zgodę, nie wyrazić zgody, może nie odpowiedzieć w ogóle na pytanie, a może mu tego pytania w ogóle nie pokazaliśmy. I w tym momencie mieliśmy to szczęście, że pisaliśmy już w Javie 8, więc można było to zamodelować, tak? Jakkolwiek źle by to nie wyglądało, no to jednak można zrobić czterostanowy boolean w Javie.
Ale problem był taki, że nasz klient miał troszeczkę background XML-owy, tak? I na tej kanwie on to sobie zbudował, że skoro w XML-u udało się zrobić takiego boolina, który jest czterostanowy i to właśnie jest definicja pola, które elementu, czyli jednego taga, który jest takim czterostanowym boolinem, to tak naprawdę my powinniśmy usiąść i przedyskutować z nim to wszystko jeszcze raz, bo doszlibyśmy do tego, że ta zgoda powinna być enumem, który pięknie nam określi, co jest czym, tak? A nie po prostu mówimy true, false, a potem tego boolina będziemy przepychali przez pół systemu, nie wiedząc kompletnie, czy powinniśmy przekazać true, czy powinniśmy przekazać false, a potem jeszcze dochodzą nam różne dziwne kwiatki na tym. Jakbyśmy to zrobili za pomocą enuma, no kończymy z bardzo ładnym typem. Następna rzecz, następny typ bazowy, czy tam grupa typów bazowych, o którym chciałem porozmawiać, to są wartości numeryczne. Wyobraźmy sobie, że no, zrobiliśmy pole na wiek, z jakiegoś tam powodu nie trzymamy tego jako daty urodzenia, tylko będziemy mieli, chcemy to mieć jako wiek do jakichś obliczeń, no i mówimy sobie, że to jest integer. No i jest to prawdą, tylko że tak naprawdę to mamy pewne zasady, które pracują nam na tym polu wiek. No bo jeśli ustawimy tam wartość minus 10, no to nie jest do końca prawdą. Tak, na 99% domen to nie powinniśmy robić takiego równania. Jeśli nam ono by wyszło z jakichś obliczeń, to też prawdopodobnie coś nie pykło i ktoś po prostu nie zrobił sprawdzenia, czy coś jest mniejsze od zera przed wdrożeniem na produkcję. No to może postanowimy, że zrobimy jakiś typu non-negative number, który będzie nam mówił, że no, ten numer, który tutaj mamy, to jest coś, co jest nieujemne. Tylko znowu problem następny, który nam tutaj przychodzi, to, że jeśli zdefiniujemy sobie, że wiek to jest non-negative number, a za chwilę zdefiniujemy, że wzrost też jest non-negative number, to możemy skończyć z takim kwiatkiem, który z punktu widzenia typów i z punktu widzenia wyliczeń jest jak najbardziej prawidłowy, ale z punktu widzenia życia no raczej coś nie pykło. Więc znowu tutaj najlepiej do konkretnego typu, który mamy, konkretnego bytu, który mamy w naszej domenie, powinniśmy stworzyć konkretny typ, czyli jakiś age. I znów stworzenie go jest bardzo proste, tym razem bez lomboka. Definiujemy sobie jakieś pole, które w środku będzie znowu nazywało się row, tym razem będzie integerem. Tworzymy go sobie przez konstruktor, tam możemy zrobić jakieś odpowiednie walidacje, które nam powiedzą, czy ten wiek jest prawidłowy, czy nieprawidłowy, a potem możemy powiedzieć, co ten integer, który jest w środku tego wieku, co on oznacza, że on na przykład wyjmuje nam ten integer, jeśli potrzebujemy go zwrócić gdzieś poza już domeną i gdzieś coś na nim wyliczyć, to on nam zostanie zrzucony w latach. Jeśli spojrzymy na takie byty, tu troszeczkę się to zaczyna klarować, właśnie jak patrzymy na to, że możemy zwrócić coś w latach, może i najczęściej będziemy to trzymali w latach akurat w tej klasie, no ale mamy różne inne byty, które raczej mają jakieś przeliczniki i moglibyśmy zrobić na nich jakieś przeliczniki. Możemy mieć wagę, możemy mieć długość czegoś, jedno wyrażone w gramach, drugie wyrażone w milimetrach i to jest okej. Tylko znowu tutaj za każdym razem, jak coś będziemy na tych wagach czy długościach robić, no to no, zwiększyliśmy sobie do tego najmniejszego typu, najmniejszej jednostki, którą chcemy obsługiwać wewnątrz naszego systemu, a ona potrafi się zmieniać w czasie i potem refaktoring tego wszystkiego, bo na przykład milimetry okazało się, że to jest za duża jednostka albo gramy to jest za duża jednostka i chcielibyśmy mieć coś niżej, no to okazuje się czymś trudnym. Szczególnie jeśli chcielibyśmy tutaj, nie wiem, powiedzieć, że to my będziemy wszystko trzymać w tych głównych jednostkach SI, a milimetry raczej nie są główną jednostką SI, więc tutaj znowu powinniśmy to trzymać w jakimś typie zmiennoprzecinkowym albo big decimalu, więc znowu tutaj wchodzimy w jakieś szczegóły, detale, które będą nam tylko zaciemniały nasz kod. O ile łatwiej nie byłoby tego zrobić tak, że zdefiniujemy sobie wagę jako nasz... Oczywiście tutaj może mieć ten row, tak jak mieliśmy wcześniej. Możemy też go tutaj już nazwać jako coś innego, ale zostawmy na razie row. I dodatkowo definiujemy też unit, czyli jednostkę, w jakich jest wyrażona ta waga. I w tym momencie, jeśli będziemy tak wykonywać operacje pomiędzy różnymi wagami, będziemy mogli wewnątrz tych klas, wewnątrz tych bytów ukryć, w jaki sposób one na przykład są normalizowane i co zostanie zwrócone z takiego bytu, tak?
to bardzo, bardzo ułatwia pracę z nimi. Oczywiście, jeśli tutaj mamy obiekt, który mówi nam o wadze, jeśli chcielibyśmy mieć podobny byt dla na przykład długości, to w tym momencie powinniśmy też zastosować inne unit, inne jednostki, żeby po prostu ich też nie pomieszać tutaj gramów właśnie z jakimiś metrami i tym podobnymi rzeczami. Ok. Następna rzecz dotycząca też liczb i typów liczbowych to są pieniążki. I możecie się śmiać lub nie, ale ciągle są ludzie na świecie, którzy trzymają pieniądze w dublach albo floatach. Moje ulubione zdanie, które usłyszałem jakiś czas temu, to to, że jeśli kiedy komuś powiedziałem, że double to nie jest za dobry typ do trzymania pieniędzy w tym przypadku, to usłyszałem informację, masz rację, bo jest za duży, ten typ jest za duży, tak? Więc moglibyśmy to zmienić na floata, więc tak jakby moja wskazówka, że coś jest nie tak, poszła troszeczkę w złą stronę, więc tak jak mówię, no ciągle zdarzają się takie sytuacje. Za to, jeśli chcielibyśmy coś trzymać te pieniądze w jakiś dobry sposób w naszej domenie, czy w ogóle w całej naszej aplikacji, no to powinniśmy się zdecydować, że gdzieś pod spodem to będziemy jednak trzymać jako integery albo inty, albo longi, albo duże longi, albo małe longi, a najlepiej jako big decimale, jeśli uderzy nas naprawdę duża inflacja. Jeśli za to spojrzymy na double i floaty, to one są bardzo dobre, ale moim zdaniem w domenie tylko do tego, żeby wyliczać jakieś statystyki, na podstawie których będziemy podejmowali jakieś decyzje, gdzie wiemy, że jeśli tam będzie jakiś problem z którymś tam miejscem po przecinku, no to trudno, to nie jest coś, z czego naprawdę będziemy wyciągali na potężne wnioski i moglibyśmy się pomylić. No, jeśli się pomylimy o grosz w obliczeniach pieniężnych, no to może nas spotkać dosyć dotkliwa kara. Ok. Potworzyliśmy tych typów, owrapowaliśmy ich w masę rzeczy i możecie w tym momencie powiedzieć, że no, jest masa klas, potworzyliśmy masę klas i musimy sobie z nimi radzić. I to wszystko musi być załadowane, to wcześniej rozmawialiśmy jeszcze zakulisowo, że Spring Boot ładuje tyle tych klas na startupie, my jeszcze drugie tyle zaczęliśmy tworzyć, żeby nasza domena ładnie wyglądała. I teraz jak taki problem obejść? I są dwa podejścia. Jedno to jest, nazwałbym je bieda rozwiązanie, ale ono jest dobrym rozwiązaniem do rozpoczęcia takiego przejścia. Jest to rozwiązanie oparte o type aliasy. I na przykład w Kotlinie albo w Scali możemy powiedzieć, że ok, wcześniej mieliśmy jakąś klaskę user ID, czy też user albo cokolwiek innego i to jest user ID, to cały czas będzie user ID w naszym kodzie. Ale w niektórych częściach domeny my będziemy go nazywali driver ID, a w niektórych operator ID. Jeśli zaczniemy już w ten sposób je nazywać, będziemy je ograniczać, to z punktu widzenia kompilatora on przyjmie tam zawsze user ID i tutaj nam dużo nie pomoże. Ale jeśli w pewnym momencie uznamy, że to jest ten moment, kiedy ja chciałbym oddzielić user ID jako driver ID, na przykład od całego bytu user ID, to w tym momencie zmieniamy tylko i wyłącznie definicję tego type aliasu, zmieniamy ją na definicję klasy i kończymy już tutaj z pięknym domenowym kodem, pięknie otypowanym. Tak? A jeśli w przyszłości będziemy też mieli czas i zasoby na to, żeby zmienić operator ID, albo klasę operator ID, albo jeszcze jakieś inne typy, które mamy, no to po prostu przyjdzie na to czas troszeczkę później. Jak ich potworzymy tak masę i już wiemy, że to rozwiązanie, że już przeszliśmy ten proces, kiedy mamy tylko te type aliasy, to tutaj z pomocą może nam przyjść druga technika, to są inline klasy. Inline klasy, czy to w Kotlinie napisane w ten sposób, to chyba był feature eksperymentalny, teraz możliwe, że już jest normalnie dostępny w Kotlinie. Jeśli napisalibyśmy to w ten sposób, jeśli pamiętacie ze Scali, no to w Scali definiuje się takie klasy w taki sposób, że mamy po prostu klaskę, która ekstenduje nval, to te byty, czy zarówno w Kotlinie, jak i w Scali, mówią tak naprawdę to, że na poziomie kompilacji on ma typy sprawdzone, tak? Czyli mamy typy godzinowe, mamy godzinę, i ona w jednym i drugim kontekście to jest
tak, to jest typ, który mówi, że to jest godzina i to zostanie sprawdzone, ale po kompilacji, po sprawdzeniu typów, do bytecodu zostanie zapisany tylko i wyłącznie ten int, który jest tutaj zaszyty, a nie będzie całego tego bagażu związanego z typami, więc na kompilacji będzie ok, później w runtime będzie wydajnie, bo wszystko i tak będziemy trzymali w integerach, ale jesteśmy pewni, że wszystko zostało sprawdzone pod względem typowania. Także polecam w razie czego, to też odciąży Wam waszą maszynę wirtualną, szczególnie przy ładowaniu tychże klas. Takie krótkie podsumowanie tych typów bazowych, o których sobie tutaj rozmawialiśmy. Stringi i te proste typy domenowe, proste typy, przepraszam, wbudowane w język, to jest pewnego rodzaju taki smrodek w naszej domenie, których powinniśmy unikać, powinniśmy używać jak najrzadziej i jednak owrapowywać je w jakieś większe byty, po to chociażby, że jeśli spojrzymy, jakie typy są używane i jakie są główne nazwy, które są używane wewnątrz naszej domeny, to jeśli spojrzymy na tą domenę, to kompletnie nie wiemy, z czym ona jest związana, bo ona jest związana ze stringami, z intami, z longami, z jakimiś listami. Gdzieś tam pod spodem, jak się przyjrzycie, to zobaczycie delivery, career, box, może jakiś package, shipment, to już nam daje jakąś przesłankę. Jeśli to odwrócimy i będziemy posługiwali się tymi ładnymi typami, ładnie owrapowanymi, to skończymy z czymś takim i tutaj gdzieś też będzie ten string, tylko on będzie gdzieś dużo, dużo bardziej schowany, gdzieś by był dużo, dużo mniejszy, tak? Za to te typy, które są związane z naszą domeną, które mówią coś o naszej domenie, będą jak najbardziej uwydatnione i będziemy je wyraźnie widzieć, co tak naprawdę nasz kod robi. A to, że pod spodem przepycha stringi, no trudno, no to się zdarza po prostu. No dobrze. Następna rzecz, o której chciałem tutaj mówić pod względem tych takich mniejszych typów, to są nule. Jeśli spojrzymy na światek javowy, mamy takie pole, które nazywa się owner ID. No i tak naprawdę nie wiemy, czy ten owner ID, który tutaj będzie przypisany w Javie, to on będzie miał jakąś wartość, czy tam pod spodem może będzie null. W tym momencie moglibyśmy skorzystać z czegoś takiego jak optional i powiedzieć, że to pole jest, znaczy to ten byt jest albo nie jest. Tylko tutaj zawsze pojawia się problem, no bo co gdybyśmy chcieli to użyć jako pola w naszej klasie? I jest od razu, była bardzo duża dyskusja na ten temat i na podstawie dokumentacji było powiedziane, że nie powinniśmy używać optionali jako pól w naszej klasie. I to nawet było gdzieś tam wyjaśnione na różnych blogach i było powiedziane, że te optionale są po to, zostały po to wymyślone, żeby to były typy zwracane i nie powinny być używane jako property w Javie, w javowych binach, tak? Tylko że jak się skupimy na tej odpowiedzi, dlaczego nie powinniśmy używać optionali, to są dwie bardzo ważne rzeczy. Coś nie powinno być używane jako property w Java binie. Po pierwsze, my nie tworzymy Java binów, więc tak naprawdę to nie do końca dotyczy naszego kodu, tak? W kodzie, który tutaj nie jest jakąś anemiczną domeną i którego nie używamy tylko i wyłącznie do tego, żeby z tego obiektu wygenerować XML-a albo wszczytać jakiegoś JSON-a albo XML-a do takiego obiektu, a nie robimy tego, bo prawdopodobnie jeśli mamy architekturę portów adapterów, to mamy jakieś oddzielne obiekty DTO, które za to właśnie odpowiadają, no to tutaj w ogóle nie mamy do czynienia z tym, że z warunkiem, że nasza klasa jest Java binem. Następna rzecz, że optional nie ma zaimplementowanej metody, nie implementuje interfejsu serializable. To też nie jest problem, tak? My tych obiektów nie będziemy używali do serializacji, do tego będziemy tworzyli specjalne DTOsy, które będą zależne od naszego frameworku, który konwertuje nam ten nasz obiekt do Avro, do zwykłych bajtów, albo do XML-a, albo JSON-a, albo w drugą stronę, tak? Zostanie szczytany, ale nie będzie tego robił nasz typ domenowy, którego będziemy chronić, który będzie tylko i wyłącznie zawierał informacje o naszej domenie. Więc moim zdaniem, jeśli chcesz optional wewnątrz twojej javowej klasy jako pole, jak najbardziej, czemu nie? Jeśli będzie ci pomagał, to jak najbardziej. Jeśli nie, i z jakiegoś powodu jeszcze piszesz dużo, dużo getterów, no to przynajmniej niech twoje gettery zwracają optionala w odpowiednim miejscu.
chociaż jeśli piszesz w ten sposób kod, to też prawdopodobnie może cię to zaboleć, jeśli będziesz, bo tak naprawdę piszesz JavaPiny w tym miejscu. Ale jeśli spojrzymy na inne języki, takie jak Kotlin albo Ceylon, no to one mają ten fajny typ, z którego Kotlin jest szczególnie znany. Ceylon to jest język, który jest troszeczkę mniej znany. W każdym razie przy każdym typie w Kotlinie możemy powiedzieć, że on jest nulowalny albo nie jest nulowalny. Kiedy powiemy, że coś jest owner ID, to on jest po prostu, zawsze będzie tam jakaś wartość, nie będzie tam nigdy nula. Ale jeśli powiemy, że jest owner ID ze znakiem zapytania, to w tym momencie ten typ może też w środku mieć nula. I tak naprawdę to nie różni się troszeczkę poza tym, że API wygląda troszeczkę inaczej, no to niczym się nie różni od tego, jak mamy to napisane za pomocą optionali, pool jako optionali wewnątrz naszych javowych klas. Dlatego warto się od razu zastanowić, czy chcielibyśmy mieć takie nule, które są troszeczkę ukryte, których nie do końca widzimy w naszej domenie, czy naprawdę powinniśmy je tam mieć, czy nie lepiej je od razu explicite pokazać, gdzie one mogą być, a gdzie mogą nie być. Mając takie nule i posługując się takimi nulami, możemy zrobić coś, co nazywa się safe navigation. I jeśli spojrzymy na Javę, no to oczywiście tutaj mamy tylko jedną drogę do implementacji czegoś takiego, czyli możemy stworzyć sobie tego optionala na podstawie naszego typu, który jest nulowalny. Której metody do tego powinniśmy użyć? No oczywiście empty do tego, że jeśli nigdy nie ma wartości, ale zawsze jest pytanie, czy powinniśmy używać of czy of nullable? Ja dla pewności polecałbym jednak of nullable, bo on nam stworzy poprawnego optionala, optional of no, rzuci nam wyjątek, jeśli to coś, co mu przekażemy, nie będzie nulem, a na 99% nie chcemy takich rzeczy robić, jeszcze rzucać właśnie jakichś dziwnych wyjątków, bo kto je potem będzie łapał. Jeśli spojrzymy na inne języki, na przykład na Groovy'ego albo na Kotlina, no to tutaj oczywiście możemy korzystać z optionala, ale mamy też może troszeczkę lepsze sposoby na sprawdzenie, czy coś jest nulem albo nie jest nulem. Możemy powiedzieć na orderze, że jeśli chcemy coś z niego wyłuskać, tak, kropka jako operator wyłuskania, chcielibyśmy z niego wyłuskać shipment, to w tym momencie możemy powiedzieć, użyć operatora ze znakiem zapytania i wtedy ten shipment będzie wyjęty ze środka, ale tylko jeśli order nie będzie nulem. I dalej możemy tak jakby tworzyć chain takich wywołań, czyli wyjmować shipment, z shipmentu wyjąć metodę, jeśli zarówno shipment, jak i order nie były nulami w wcześniejszych sprawdzeniach. Teraz tutaj pojawia się taka ciekawostka, jeśli piszecie w Kotlinie i napisalibyście tą ostatnią linijkę, to Kotlin wam krzyknie, że ten shipment to może być nulem, a ty nie sprawdzasz, czy wyjmujesz coś z nula. Więc w Kotlinie to się nie skompiluje, w Groovim w idei pokażę wyjątek, ale puści was dalej, więc też trzeba na to mocno uważać, jeśli piszecie wasz kod domenowy w Groovim. W Kotlinie, jeśli mówimy o tych nulczakach, mamy jeszcze taki ciekawy operator, który jest podwójnym wykrzyknikiem i on oznacza, ja wiem, że tam pod spodem według typów to może być nul, ale to nigdy nie będzie nul, tak? I ja jestem pewien, że tam zawsze będzie zwrócona wartość. Jak nie, to po prostu w tym momencie Kotlin rzuci nam wyjątek. I to jest duży problem, moim zdaniem nigdy nie powinniśmy używać podwójnego wykrzyknika w domenie. Jeśli ten kod piszemy sami, dbamy o niego, piszemy go jak najlepszej jakości, to nigdy nie powinniśmy z niego korzystać i powinniśmy zawsze mieć jakąś metodę fallbacku. Zawsze jeśli nie udało się wyłuskać jakiejś metody, no to zwróćmy przynajmniej jakiś jej zamiennik, który będzie tutaj coś oznaczał, albo rzućmy po prostu wyjątek, który jest naszym wyjątkiem, a nie wyjątkiem gdzieś zrzucony w runtime kotlinowym, nad którym nie do końca panujemy i prawdopodobnie go nie łapiemy, prawdopodobnie też wpadnie, jeśli używacie Spring Boota albo Springa i macie jakieś control advice, to wpadnie ten ostatni worek, który po prostu rzuci 500. Tak naprawdę często pod spodem powinniśmy rzucić jakiegoś notfounda i to by była dużo lepsza odpowiedź z naszego serwisu. Ok, tyle o nulach. Następny typ, o którym chciałbym tutaj porozmawiać, to są kolekcje. I wyobraźmy sobie, że mamy jakiś nasz obiekt domenowy, który w środku ma listę produktów. I ta lista produktów
ona oznacza bardzo dużo. Ona, można powiedzieć, że oznacza troszeczkę nawet za dużo. Bo jeśli mamy nasz jakiś obiekt, powiedzmy, będzie to order, to co powinniśmy mieć, to nie możemy mieć w 90% zamówień, czy w 99% albo i we wszystkich, w sensie w domenach, w których pracujecie, to zamówienie na przykład nie powinno nigdy zawierać pustej listy produktów. Więc może warto stworzyć typ non-empty list. Jeśli nie stworzyć, to na przykład skorzystać z głowowego albo jakiegoś tam innego tutaj innego jara czy innego providera kolekcji, który prawdopodobnie ma potworzone takie już gotowe kolekcje out of the box i możemy z nich korzystać. Ciekawostka, w Ceylonie mamy od razu wbudowane to w język, czyli możemy powiedzieć, że produkt gwiazdka to jest, jeszcze wzięte w nawiasy wąsowe, to jest lista, która może być pusta, ale będzie też oczywiście mogła zawierać wiele produktów. Jeśli za to powiemy, że to jest lista z plusem, czyli product plus w wąsowych nawiasach, to w tym momencie musimy mieć co najmniej jedną wartość, tak? I to już nas tutaj chroni. Tylko że nawet jeśli tutaj zrobiliśmy ten typ i to znowu trafiamy na ten problem, który mieliśmy wcześniej przy dodawaniu wieku do wysokości, czyli znowu możemy te listy jakoś mieszać, szczególnie jeśli ktoś się ręka omsknie i zrobi listę od object. Możecie mówić, że tak się nie zdarza, ale mi się niestety gdzieś już trafiłem na taki kod i to było dosyć bolesne, bo potem nie wiadomo było, z której strony nagle zamiast ładnych typów dostawaliśmy stringi, bo ktoś gdzieś źle przekazywał typ do tejże listy. Tak, szczególnie, że mamy czyszczenie typów generycznych w Javie. Następna rzecz związana z tymi kolekcjami, to jeśli spojrzymy sobie na taki typ kolekcji, w tym przypadku na listę, i zobaczymy, jakie ona udostępnia metody, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy naprawdę potrzebujemy wszystkich tych metod i czy to jest OK, że ktoś wywoła te metody na naszej kolekcji, na naszym polu, na naszym bycie, bo jeśli ktoś zrobi remove all, no to może troszeczkę nas zaboleć, bo nie takie rzeczy powinny się dziać na naszym zamówieniu czy na naszym czymś wewnątrz tego zamówienia. Raczej powinniśmy to w jakiś sposób znowu limitować w nasze API, udostępniać tylko to, co jest naprawdę potrzebne. I znów do tego przydałby nam się jakiś wrapper typu products, który będzie trzymał tylko i wyłącznie listę produktów. Tak jak mówię, pod spodem będzie wciąż ta lista, będziemy na niej wykonywać jakieś operacje, ale to my decydujemy, jakie API z tej listy udostępniamy i co można zrobić na takiej kolekcji. Mamy też coś takiego, co można powiedzieć, mamy jeden jakiś byt w naszej domenie, to on powinien być symbolizowany przez jeden typ. I tutaj, tak jak o tym rozmawialiśmy, no to mniej więcej się dzieje, ale zdarzają się też typy, które tak jakby wchodzą gdzieś w środek. Nie są konkretnymi typami, tylko w środku mają też pewną klasyfikację, też można je podzielić na mniejsze. Czyli przykładowo mamy naszą klaskę result, która świetnie się sprawdza do tego, żeby w takiej formie być obiektem, który będzie zwrócony jako XML albo JSON, bo bardzo ładnie się serializuje. No ale my będziemy musieli zrobić jakiegoś checka, czy coś jest sukcesem, czy coś jest failem. Za to dużo łatwiej, dużo lepiej zamodelować to w ten sposób, że mamy klaskę result, czy mamy interface result i mamy dwa osobne typy, success i fail. Teraz w Kotlinie, w skali mamy seed klasy, więc jest... Halo, halo, studio? Okej, okay, dobra. Mamy klaskę success albo fail, to mogą być właśnie seed klasy. W Javie to też niedługo będzie dostępne i potem na nich możemy skorzystać możemy z tego korzystać w ten sposób, że zrobimy jakiś inteligentny pattern matching. Tu jest przykład z Kotlina, gdzie na przykład od razu możemy powiedzieć, że jeśli ten result to success, to od razu za pomocą mechanizmu, który nazywa się smart casting, wewnątrz tego brancha is success będziemy wiedzieli, kompilator od razu będzie nam wiedział, że ten result jest typu success i będziemy mogli mieć dostęp do pól, które są zdefiniowane w klasie success, a te, które są failure, no będą dostępne tylko w tym branchu failure. Oczywiście do wspólnych mamy i w jednym i w drugim branchu dostęp. Inne benefity, inne korzyści, które mamy z takiego otypowania naszego kodu domenowego,
Przede wszystkim tutaj ma to gigantyczną zaletę podczas testowania, ponieważ jeśli mamy dobrze zdefiniowane typy, to one sprawiają, że pewne stany naszej aplikacji są kompletnie nieosiągalne i to, co wcześniej musieliśmy sprawdzać, ogarniać jakimiś ifami i dodatkowo mnożyć testy, teraz możemy po prostu zrobić raz, tworząc taką klaskę i po prostu dalej już tego tematu tutaj wiedzieć, że ten obiekt jest prawidłowo skonstruowany i nie musieć sprawdzać, czy on jest w jakiejś dziwnej formie. Jeśli ma tylko na przykład jedną formę, różni się tylko tym stringiem, który jest zawsze UID-em, a nigdy nie będzie, nie wiem, nulem albo czymkolwiek podobnym. Dzięki czemuś takiemu, no, dobry typ zastępuje nam tysiące takowych testów. Na podstawie tego no, dosyć słynnego dowcipu można wysnuć takie prawdę, że no po prostu tutaj wiemy, że te ordery, które zostaną, to zamówienie na piwo, które będziemy mieli w naszym barze, to tutaj nie zostanie podłożona żadna dzika wartość typu coś ujemnego, coś bardzo dużego, albo po prostu jaszczurka, albo jakiś randomowy tekst z klawiatury, ponieważ mamy to wrapowane jednym typem beer bottle amount, on pod spodem sprawdzi, że tam pod spodem nigdy nie będzie ten integer nigdy nie będzie ujemny, nigdy nie będzie na przykład za duży, większy niż to, co nasz system jest w stanie przetworzyć i jeśli gdzieś przekażemy ten beer bottle amount, no to już nie musimy się tym tak naprawdę przejmować i testować masy jakichś dziwnych przypadków, zastanawiać się, co będzie, jak to dodamy, a tam będzie coś ujemnego. Takie typy też bardzo dobrze współdziałają z naszym logowaniem, ponieważ jeśli wygenerowaliśmy jakimś lombokiem, czy użyliśmy case class, czy rekordy chyba teraz w Javie też będą posiadały taką możliwość, no to od razu na przykład wygeneruje nam to dobrego toStringa. I jeśli wyobraźmy sobie, że mamy jakieś pole external ID, to jest przykład z życia i chcemy logować to external ID, no to w tym momencie to zawsze będzie string. Problem jest taki, że jeśli ten external ID nabiera w różnych kontekstach różnej formy, różnej mocy i chcielibyśmy mieć o nim troszeczkę więcej informacji, no to tutaj mamy duży problem z tym, żeby się zdecydować, co tak naprawdę jest w tym external ID i żeby zobaczyć to dobrze w logach. I jeśli wyciągniemy taki typ jak external ID, będziemy zawsze to trzymali jako external ID, to nie zauważycie tutaj, nie musimy dodatkowo opisywać, czym jest ten byt, ponieważ to string external ID od razu nam powie, że to jest external ID. Jeśli go gdzieś przenazwimy wewnątrz naszej domeny, bo uznamy, że to powinno się nazywać tak naprawdę inaczej, to nie musimy już dotykać tego stringa logującego, tylko mamy tam od razu podłożoną przez implementację to stringa prawidłową nazwę. I to, co zostało tutaj na przykład zalogowane, to już ten external ID, który zaczynał nam troszeczkę puchnąć, troszeczkę więcej się o nim dowiedzieliśmy i okazało się, że tam row, które były w środku, nie do końca im mówi nam co, mówiło nam całą prawdę i musieliśmy tak naprawdę rozbić to external ID, żeby zawsze mówiło, że to jest, z jakiego systemu pochodzi to external ID, no i jakie to jest konkretne ID, a nie, że to jest jakiś string external ID, który w przyszłości będzie, w sumie nie panujemy kompletnie na tym, jak on będzie wyglądał. Następna rzecz, o której chcę tutaj mówić, duża rzecz, to jest tworzenie obiektów. Jeśli spojrzymy sobie na tworzenie obiektów, to ono tak naprawdę składa się z czterech faz. Najpierw przyjmujemy jakieś wartości w jakikolwiek sposób, następnie musimy je zwalidować, często normalizujemy je w jakiś sposób, to jest taki krok, który czasem się zdarza, czasem nie. I dopiero na koniec tak naprawdę następuje prawdziwe stworzenie tego naszego obiektu. We wcześniejszych krokach no, tam może coś pójść nie tak. Zawsze pierwsze pytanie, które się pojawia, jeśli tworzymy jakiś obiekt, to czy powinniśmy go stworzyć z konstruktora, czy może przydała nam się jakaś metoda, może klasa będąca faktorią takich obiektów. Z konstruktorem jest prosto, po prostu robimy order, new order i przekazujemy wszystkie parametry. Czasami chcemy tworzyć od razu obiekty w jakimś konkretnym stanie, wtedy na przykład zrobienie metody, która od razu nam powie, w jakim stanie tworzymy ten obiekt, czyli tak jak to mówimy order of pending, stworzy nam order gdzieś tam pod spodem, który domenowo nazywamy pending i
i od razu wiemy, że on jest pod tym kątem zwalidowany, tam są przekazane wszystkie pola, a cała reszta jest na przykład ukryta i nieinteresująca w tym momencie, w tej fazie, w tym miejscu cyklu życia takiegoż obiektu. Oczywiście tutaj też można skorzystać z takich rzeczy jak buildery i też one na koniec wywołają ten konstruktor, też zbudują, też wykonają, mogą wykonywać jakieś walidacje, może nadpisywać jakieś pola w zależności od tego, co przekazaliśmy w tych nadchodzących po sobie setach, a może już na poziomie setów powiedzieć, nie wolno ci tego zrobić. To robiliśmy wewnątrz tego naszego obiektu order, tworząc obiekt order, czy za pomocą statycznych bytów wewnątrz niego, czy za pomocą rzeczy, czy za pomocą konstruktora. Możemy też oddelegować tworzenie takiego bytu do jakichś odrębnych, oddzielnych miejsc, czyli na przykład mamy jakieś order factory, które nam stworzy ten order. To order factory może być albo być jakąś klasą posiadającą statyczną metodę, albo może być jakimś, nie wiem, binem, albo jakimś innym bytem, który też ma swój cykl życia. I w tym momencie też oczywiście jest pytanie, z którego z nich korzystać. Jeśli nie potrzebujemy zewnętrznej zależności, a po prostu jakoś na bok odłożyliśmy tworzenie tego obiektu, no to możemy korzystać z tych statycznych wywołań. Jeśli za to potrzebujemy jakichś zewnętrznych zależności, coś dociągnąć w międzyczasie, no to w tym momencie lepiej pewnie będzie użyć tej metody, która korzysta z tego order factory, który jest konkretną instancją, która ma wstrzyknięte pewnie w środek już wszystkie rzeczy. Nieważne, z czego tutaj skorzystaliśmy, gdzieś pod spodem, oczywiście mniej lub bardziej jawnie, w zależności od języka, ale raczej teraz idziemy w stronę runtime'owych exceptionów, gdzieś pod spodem może zostać rzucony order creation exception, który mówi, że order, który próbowałeś stworzyć w ten sposób, on po prostu nie ma prawa zaistnieć w takiej sytuacji i po prostu nie pozwoli nam stworzyć takiego obiektu. Walidacja. Tak naprawdę przy walidacji musimy sobie zadać kilka ważnych pytań. Po pierwsze, kiedy powinniśmy walidować? I walidację powinniśmy przeprowadzać zawsze. I co powinniśmy walidować? Powinniśmy walidować dokładnie wszystko, co przychodzi do nas gdzieś z zewnątrz, co pozwala stworzyć nam ten obiekt. Ponieważ każdy input, każda wartość przekazana do naszego obiektu, no może być zła, tak? Bo nie wiadomo, co ktoś naprawdę nam przekazał. Ten stan, który został nam przekazany, może być niespójny. Najciekawsze testy oczywiście wymyślają, większość ludzi uważa, że wymyślają testerzy, ale tak naprawdę życie wymyśla dużo ciekawsze testy i to, co czasami z różnych zlepków XML-i i tym podobnych requestów można trafić na produkcji, no to czasami woła o naprawdę mocne zastanowienie się nad tym, jak coś zostało zwalidowane, albo co w ogóle nie zostało zwalidowane. I jeśli mówimy o walidacji, to pierwsze, co się nasuwa na myśl, to JSR 303, czyli ten, który jest odpowiedzialny za adnotację. Not null, jakieś określenie size'ów tej tutaj listy produktów i tak dalej. Tylko problem z nim jest taki, że nie do końca nad nim panujemy, bo wyobraźmy sobie metodę void process, która będzie dostawała ten order. Czy ten order jest zwalidowany w momencie, kiedy on tutaj przychodzi? No, raczej nie. Musimy dodać adnotację valid, żeby powiedzieć, że ten order, jeśli nie włączyliśmy tego gdzieś tam w BBH naszego frameworka albo nie jest włączony out of the box, no to w tym momencie to sprawdzenie nie nastąpi. Dopiero jak damy metodę valid, to takie sprawdzenie będzie uruchomione, no ale oczywiście znów musimy mieć framework, który potrafi wykonać przejść po tych walidacyjnych adnotacjach i sprawdzić, że ten order jest prawidłowy. Nam kiedyś klient zrobił takiego psikusa, że ponieważ leciało dużo wyjątków związanych z nieprawidłowym obiektem, który do nas przychodzi, a obiekt powinien zostać przeprocesowany przez naszą usługę, to troszeczkę boczkiem dowiedzieliśmy się potem, że lecą exceptiony na produkcji, bo ktoś wyłączył walidację, której spodziewaliśmy się, że jest i jedno pole na jasny jakiś czas jest nulem, a nie powinno być. Problem leciały null pointery, więc problem był w nas, tak? Ale z drugiej strony no, dowiedzieliśmy się o tym troszeczkę później i późno i pokładaliśmy chyba za dużą wagę, za dużo zaufaliśmy tym właśnie adnotacjom, no i po prostu to nas zabolało.
Przy okazji walidacji też warto się zastanowić, jak pokazywać wynik tejże walidacji. No bo możemy mieć różne metody walidujące, czy ten order, czy to będą metody na orderze od razu, czy to będzie metoda, która przyjmuje order. Możemy mieć voida, czyli prawdopodobnie rzucimy jakiś wyjątek, jeśli to się nie waliduje. Możemy zwracać boolina. Problem z zwracaniem boolina jest taki, że mamy dwa stany i w sumie nie wiadomo, czy true to jest, że są błędy, czy true to, że nie ma błędów, więc to jest jakiś problem. Więc warto to oczywiście znowu owrapować w jakieś ciekawsze typy. Typu możemy powiedzieć, że tam są errory, albo jeszcze lepiej, że tam jest jakaś opcjonalna lista errorów, bo te errory albo są, albo ich nie ma. Tak, oczywiście to jeszcze może być lista errorów i sprawdzenie, czy jest pusta, no i tak dalej, można jeszcze tutaj troszeczkę więcej takowych typów wymyśleć. Ale to, na co jeszcze tutaj chciałbym zwrócić uwagę, to, że nie zawsze te wyjątki, które nam, czy wyjątki, czy błędy, które są na naszym obiekcie, to nie do końca są zawsze błędy, tak? To czasami są jakieś naruszenia. I te naruszenia to są rzeczy, które dzielimy na dwie grupy, takie, z którymi nie możemy żyć i takie prawdopodobnie spowodują rzucenie jakiegoś wyjątku w przyszłości, ale mogą też być jakieś warningi, które powinny być kiedyś naprawione, są jakimś tam sygnałem i na przykład w logach powinny być odpowiednio zalogowane, ale mimo wszystko powinniśmy przeprocesować dane zamówienie i coś na nim zrobić, a nie od razu wylać tak jakby dziecko z kąpielą. A propos takiej walidacji, gdzie przechodzimy po różnych ifach i sprawdzamy, czy nasze obiekty są w prawidłowym stanie na przykład, albo czy możemy je obsłużyć, zawsze lepiej mieć listę rzeczy, na które pozwalamy, niż listę rzeczy, na które nie pozwalamy. O co chodzi? Jeśli mamy taki chain ifów, który następuje po sobie, to dużo lepiej jest zrobić sprawdzenie, że jeśli na przykład order jest opłacony i order jest gotowy, to zwracamy OK i to jest dla nas pozytywne przejście walidacji. A na końcu mówimy, OK, nie przeszło żadnego przypadku, który sobie uwzględniliśmy, dlatego zwracamy faila, czyli nie przeszliśmy, dany obiekt nie przeszedł naszej walidacji. Gdybyśmy to odwrócili i zawsze na koniec mieli return OK, a w tych ifach mówili return fail, to jeśli pojawiłby się stan w naszym systemie, który zmieniliśmy kompletnie w innym miejscu, rozszerzyliśmy na przykład cykl życia jakiegoś naszego obiektu o jakąś jego nową postać, to tutaj zaczniemy wpadać w pozytywną walidację, co może nas zaboleć, bo nie do końca tego mogliśmy się spodziewać. Raczej jest tak, że w konkretnych przypadkach chcemy coś przeprocesować, w innych przypadkach wolelibyśmy to od razu odrzucić i powiedzieć, że na coś takiego się nie zgadzamy. No oczywiście najlepiej jest, jak obiekty same się walidują, ale jeśli są tutaj połączenia różnych obiektów, z różnych domenowych obiektów, no to w tym momencie możemy, jednak potrzebujemy jakiegoś bytu, który nimi orkiestruje. I jest coś takiego, co słyszałem od pewnego Włocha, którego prezentacji nie mogę kompletnie znaleźć, co ja nazywam insane validation. I on wymyślił, przedstawił taką formę czegoś takiego, że każdy jego typ, który przychodzi, on go wrapuje w jakiś swój typ, który nazywa się untrusted, a zwraca typ, który jest trusted, jeśli przeszedł tą walidację. Jeśli nie, to oczywiście rzuci tutaj wyjątek. Można do tego tak podejść, ale czy potrzebujemy tych dodatkowych typów i zaśmiecenia naszego API? Moim zdaniem lepiej tutaj jakoś sensowniej zaatakować te typy, niż mieć jakieś sztuczne wrapery na nie zrobione. Jako podsumowanie do tejże walidacji należy założyć, że wszystkie dane, które przychodzą, mogą być nieprawidłowe i powinniśmy wszystko zwalidować, wszystko sprawdzić i sprawdzić każdą sytuację i przepuszczać tylko to, co jest dla nas prawidłowym stanem naszego systemu. Tak jak mówiłem, następna rzecz, o której będziemy mówili, to są obiekty domenowe. I jak spojrzymy na nasze obiekty domenowe, to pierwsze, na czym powinniśmy się skupić, to, że to są obiekty, które nie powinny mieć setterów. Settery są problematyczne, ponieważ jeśli wołamy na orderze set status i najczęściej nie zrobimy nic więcej niż tylko tego paida zapiszemy do pola paid, to nie do końca powinno tak działać, tak? Przy tym, że order został opłacony, za tym stoi jakaś grubsza historia, a nie tylko to, że ustawiliśmy mu status XYZ i tak naprawdę zapomnieliśmy o nim. Tak naprawdę powinniśmy wywoływać na nim konkretne metody, które zmieniają nam stan tego obiektu, czyli na naszym orderze powinniśmy powiedzieć
pay, to znaczy, że on jest, że opłacamy go i w tym momencie on sprawdzi, czy prawidłowo został opłacony, w razie czego może nam też rzucić jakiś wyjątek i my powinniśmy go zaadresować, zrobić jakieś akcje kompensacyjne albo coś w tym stylu, a nie po prostu ustawić ten status i założyć, że wszystko jest ok, mimo że pod spodem ten order, jego stan wewnętrzny się kompletnie może rozjechać. Warto też zauważyć, że jeśli mamy nasze data klasy albo case klasy w Kotlinie czy w Scali, one mają taką ciekawą metodkę, która nazywa się copy, chyba w obu językach nawet jest tak samo i ona działa tak, że stworzy nam kopię tego obiektu, który mieliśmy, dodatkowo zmieniając jakieś konkretne pole. To też jest coś, na co bardzo mocno trzeba uważać. My pisząc kod w Kotlinie też modelujemy nasze klasy często za pomocą data class, ale na przykład nie zgadzamy się na to, sprawdzamy to i pilnujemy się nawzajem, żeby nikt nie wywoływał metody copy poza naszą klasą domenową, bo prawdopodobnie wtedy próbuje nam na lewo wrzucić jakieś pola, których nie chcielibyśmy, które nie przechodzą przez pełną walidację naszego obiektu, po prostu są nadpisywane, bo język na to pozwala. Takie obiekty domenowe nie powinny też mieć getterów. No bo jeśli mamy jakąś metodkę order get status, pod spodem dostajemy się do tego statusu, z którym w sumie nie wiemy, co ktoś chce zrobić, tak? Jak on tam robi przyrównania. Możemy to otrzymamy pod spodem jako enuma i my tu zwrócimy jakąś wartość enuma. Możemy to otrzymamy jakieś wartości numeryczne i robimy na tym operacje binarne i na tej podstawie wysnuwamy informacje, jaki jest aktualny status naszego obiektu. Nie powinniśmy się tak czy siak dzielić wewnętrznym stanem naszego obiektu wszem i wobec. Raczej powinniśmy te gettery, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, opisywać jako operacje biznesowe, tak? Coś, co ma sens w naszej domenie, czyli to, że order, czy jest opłacony, czy jest gotowy. Oczywiście powinniśmy zadać pytanie, do czego jest gotowy, tak? Ale metodka ready czy is paid mówi nam o biznesowym stanie tego obiektu, a nie jakimś tak jakby wygenerowanym na podstawie pól, które nasza klasa ma. Warto jest sobie zadać pytanie, czy te obiekty domenowe powinny mieć metodki hashCode i equals. I na bardzo wielu domenach to jest po prostu niepotrzebne, tak? Albo jedyne, na czym się opiera, to czy ID tego obiektu jest w jednym i drugim przypadku takie same. Jeśli jest takie same, to mamy do czynienia z tym samym obiektem. Jeśli nie, no to nie ma sensu liczenia hashCode'u i equals'a na podstawie wszystkich pól, bo ten obiekt po prostu żyje, zachowuje się inaczej. I też ten equals i hashcode oczywiście jest bardzo podobny, potrzebny w testach, ale z punktu widzenia kodu domenowego, no nie ma za dużego znaczenia, jeśli nie upychamy naszych obiektów w jakichś strukturach używających hasha. Więc często też warto się zastanowić, czy te hashcode i equals są u nas potrzebne i czy generując je out of the box na całym naszym obiekcie, bo robi tak, bo z idei zawsze tak robimy, no to czy to jest na pewno dobry pomysł i do tego dążymy. Pojawia się pytanie, to jak żyć bez tych setterów i getterów i bez tej całej otoczki? I do tego jest bardzo prosty mechanizm. Mianowicie nasz obiekt jest świadomy tego, że będzie z niego generowany inny obiekt, i ten obiekt musi być zapisany czy w bazie danych, czy musi być wysłany gdzieś na zewnątrz, albo może przyjść jako zewnętrzny byt. I w tym momencie nasz order, domenowy order, ma metodkę toDTO, który generuje nam DTOsa i mówi, to jest stan, który ja mogę dla ciebie udostępnić, on jest jakimś tam value objectem, w którym nic prawdopodobnie nie będziesz mógł zmieniać, ale jesteśmy pewni, że on jest w prawidłowym stanie. Tak samo, jeśli przyjdzie nam taki DTO z zewnętrznego systemu, czy tam skądkolwiek indziej, czy z bazy danych nawet, to mamy metodkę fromDTO, która też sprawdzi, czy przypadkiem ktoś nie wszedł i nie zmienił jednego pola w naszej tabelce, bo czemu nie, i order sprawdzi, czy prawidłowo tutaj na przykład nie został naruszony jakiś niezmiennik, który w nim jest zaszyty. Jeśli nie, no to jeśli nie było żadnych naruszeń, no to po prostu dostaniemy ten order. Jeśli nie, no to dostaniemy wyjątek i będzie to jak najbardziej prawidłowa sytuacja w naszym systemie, że w ten sposób odrzuciliśmy jakieś niecne rzeczy. Oczywiście, jeśli metodki toDTO, fromDTO do was nie trafiają,
No to jest inna nazwa tego podejścia. Ono mówi to snapshot i from snapshot i czasem ta nazwa trochę lepiej trafia do odbiorców. OK. Wcześniej mówiłem, że jeśli mamy jeden koncept w domenie, jeden byt w naszej domenie, to powinniśmy też mieć do niego jeden typ. Tylko że jeśli mamy typy, obiekty domenowe, które żyją długo i są w różnych stanach, to w tym momencie pojawia nam się ten problem. Oczywiście to, że te stany mogą się zmienić, one się zacierają i tak dalej, to jest jeden problem. Drugi problem to jest taki, że jeśli tutaj mamy na przykład new order, paid order, delivered order, jeśli pojawi się jeszcze jeden tak jakby czynnik, który chcielibyśmy tutaj uwzględnić, to możemy tutaj generować bardzo dużo typów, które powinny uwzględniać na przykład dwa jakieś statusy, typy, stany tego obiektu, przez co generujemy bardzo, bardzo dużo klas, które tak naprawdę moglibyśmy schować za jednym orderem, który po prostu wie, jest świadomy tego, w jakim trybie żyje, co w nim jest, czego nie ma i gdzie on aktualnie się znajduje. A propos tych klas domenowych, warto też wspomnieć o tym, że jeśli mamy nasz model domenowy, to on nie jest naszym modelem persystencji. To, że my coś zamodelowaliśmy w domenie, to nie znaczy, że to 1:1 powinno być w ten sposób zapisane do naszej bazy danych. Mając Hibernate'a oczywiście, no, albo inne JPA, tutaj bardzo często korzystamy z tego mechanizmu i on potrafi zaboleć w momencie, kiedy właśnie potrzebujemy zrobić jakiś refactoring, jakieś pole nagle musi być obowiązkowe w naszej domenie. My tego nie możemy zrobić, bo tego pola nie ma w bazie danych, nie jesteśmy tam w stanie ustawić sensownego defaulta poza nulem, a chcemy to jakoś obsługiwać, więc czasami z tym bagażem tak jakby kontynuujemy nasze życie. Jeśli oddzielimy domenowy obiekt od modelu persystencji i powiemy sobie wprost, że nasz obiekt domenowy to nie jest encja bazodanowa, to możemy bardzo, bardzo pozytywnie wpłynąć na nasz obiekt, na niezależność naszego obiektu domenowego, tak? Bo jeśli mamy właśnie ten legacy order, to my nie musimy mieć wszystkich pól i wszystkiego, co jest wewnątrz tego orderu, dokładnie tak na przykład ponazywanego, gdzie, nie wiem, na bazie danych było ograniczenie, że przepraszam, że pole w nazwa kolumny nie może być dłuższa niż 32 znaki, a nam akurat byłoby fajnie stworzyć kolumnę na 33 znaku i tutaj może byłoby to jakoś sensowniej i lepiej nazwać i może byłoby wygodniej, a w tym momencie jeśli nie mamy tej separacji, no to tutaj właśnie mamy ten bagaż i ciężko jest to zmienić. Teraz będzie odnośnik do Springa. Jeśli korzystacie ze Spring Data, to on ma interfejsy, które pozwalają nam łatwy dostęp do, czy to za pomocą JBA, JDBC, czy dowolnych innej bazy danych, która jest pod spodem, na bardzo wygodny dostęp do tejże właśnie bazy danych. I tworzymy sobie na przykład jakieś order repository, które rozszerza interfejs repository. Omówimy, że tam jest, będą przechowywane w tym repozytorium ordery i ich kluczem jest string. To już jest jakiś problem, tak? Bo naszym kluczem nie będzie string, tylko będzie coś ciekawszego typu order ID i to gdzieś tam pod spodem można zamodelować, ale przeważnie raczej robi się to na typach prostych, żeby nie mnożyć tutaj bytów. Co więcej, jeśli spojrzycie na tutoriale, i chyba że ja patrzyłem po prostu na takie mi trafiały najczęściej w moje ręce do Springa, to w tym momencie zamiast tego repozytory coraz więcej ludzi mówi, po co się męczyć i robić repozytory, skoro możesz zrobić CRUD repozytory i od razu będziesz miał masę metod, które prawdopodobnie będą ci bardzo przydatne do zrobienia twoich operacji biznesowych. Tylko że masa tych metod, które będą przydatne, przychodzi też z masą metod, które są kompletnie nieprzydatne, tak? Tu mamy listę metod, która jest na tym CRUD repozytorium. Chyba to są wszystkie nawet, tu w sensie to jest pierwsza część, to jest druga część tego metod, tego CRUD repozytory. Dwie metody, o które zawsze pytam, jeśli trafiam na użycie CRUD repozytory, to jest, albo jeśli ktoś przypisze własne repozytory, to po co ci metody delete all i find all? Jeśli robisz testy, prawdopodobnie się przyda, tak? Sprawdzenie, jaki jest aktualny stan twojej bazy danych. Albo jeśli lubisz obiekt domenowy, który zawsze wiesz, że ma maksymalnie 10 obiektów, wtedy metody delete all, find all mają jakiś sens. Ale w normalnym kodzie domenowym nie, nigdy nie powinieneś korzystać z tych metod, bo prawdopodobnie
albo wyczyścisz całą bazę, albo zabijesz całą bazę, bo wyciągniesz całą bazę danych do twoich obiektów. Za to to, z czym przychodzą jeszcze te CRUD repository i repository, to jest to, że musisz pisać twoje metody w konkretnym stylu. Czyli oczywiście find by ID oczywiście jeszcze ma jakiś tam sens, tak? Ale jeśli powiemy find by sender ID and receiver ID, znowu trafiamy na ten problem, w jakiej kolejności przepraszam, w jakiej kolejności tutaj będziesz podawał te parametry. Oczywiście potrafi nam też urosnąć to do większych potworków, jeśli tutaj będziemy robili jakieś sprawdzenia booleanowe od razu zaszyte w naszym zapytaniu i to może nas po prostu zaboleć. Zamiast tego sugerowałbym raczej stworzenie własnego repozytorium, własnego interfejsu będącego waszym repozytorium, w takim, że interfejsie nie będziecie korzystać, nie będziecie ekstendowali CRUD repozytory albo repozytory ze Springa, za to zbudujecie sobie metodki, które będą pod spodem mogły korzystać z tych z CRUD repozytory na przykład, ale i z punktu widzenia waszej domeny, wasz interfejs będzie stricte domenowy, będzie mówił find order ID, żadnego by, żadnego tutaj find by order ID, coś tam, po prostu find i mój typ mówi, po czym ja chcę coś wyszukiwać. Tak samo find sender ID, receiver ID, znowu nigdy nie pomylicie jakich kolejności i zawsze wiecie, co pod spodem będzie wyciągnięte, będzie znalezione. Zachęcam do tego, to bardzo, bardzo pomaga i bardzo ułatwia pracę z repozytoriami. OK, na koniec chciałbym opowiedzieć o czymś takim, z czym, co ja widziałem już dosyć dawno temu. Ostatnio widziałem na grupie Groovy'owej, że to gdzieś tam wraca i może coś w Groovy'im będzie do tego jeszcze dotykane. W każdym razie jest to podejście, które nazywa się Design by Contract. I przykładowo w Javie mamy takie, możemy pisać takie kontrakty, jest taka biblioteczka, Cofocha, nie wiem jak to poprawnie powiedzieć. Ona chyba już za mocno nie zipie, ale pozwala na pisanie kontraktów w Javie. Problem z nimi był chyba taki, że znowu potrzebowaliśmy jakiegoś runtime, bo one chyba nie były robione tak jak Lombok, że zawsze będą, że nie były annotation procesorach zrobionych w kompilatorze, tylko potem potrzebowały jakiegoś runtime'u. Może to się zmieniło, może to już działa inaczej, no ale to był pewien problem, że znowu potrzebowaliśmy jakiegoś środowiska. W każdym razie mogliśmy powiedzieć na naszym obiekcie domenowym, jakie on ma niezmienniki, przy każdej metodzie, czego on potrzebuje, jakie warunki musi spełniać dany typ, który tutaj przychodzi. To, co my sobie mogliśmy napisać w tych naszych wrapperach i tam sprawdzić, czy obiekt jest prawidłowo stworzony, tutaj możemy zrobić za pomocą tej anotacji requires. Tak samo mamy metodkę ensures, która mówi, co dany obiekt, jaki jest kontrakt, jaki spełnia zwracany obiekt z danej metody, albo jeśli zostanie rzucony wyjątek, to w jakich konkretnie sytuacjach zostanie rzucony ten wyjątek, przy jakich inputach albo przy jakich stanach będzie tenże wyjątek zwrócony. W Kotlinie niedawno pojawił się eksperymentalny feature, który właśnie nawiązuje do tychże kontraktów i możemy na przykład zdefiniować sobie kontrakt, że mamy taką metodkę any, która jest extension metodą, która sprawdza, czy coś jest prawidłową nazwą i zwraca boolina i ona mówi, że jeśli ta metodka, ten kontrakt mówi, że jeśli ta metodka zwróci true, to znaczy, że pole, że to coś, co ten any, który, na którym wywołaliśmy is a valid name, jest stringiem i możemy dalej już używać smartcastów, które są wbudowane w Kotlina i wiemy, że to na przykład będzie stringiem albo będzie miało jakieś inne konkretne właściwości. To jest coś, na co zwracam uwagę, to jest może coś, co rozwinie się do całkiem ciekawych rzeczy i będziemy mogli ciekawe rzeczy opisywać za pomocą takich kontraktów na przykład w kodzie kotlinowym. OK. Tyle ode mnie, tyle o Secure Domain. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. Tak. Słyszysz mnie, Dominiku? Dobra, no to pewnie z pytaniami będzie ciężko od ludzi, ale ja mam kilka pytań do ciebie, ale spokojnie, to są dobre pytania moim zdaniem. Co sądzisz o rekordach? Czy miałeś w ogóle okazję z nimi współpracować, pobawić się, no bo to jest jeszcze raczej jako experimental feature? I czy to może być javowa odpowiedź na tą dużą ilość klas,
które by powstawały, żeby zamodelować to bardzo ładnie domenowo? Szczerze mówiąc, nie używałem tego za mocno, bo to wyszło chyba w Java 14, a mało firm chce iść wersjami nie LTS-owymi Java, szczególnie jeśli już utknęli na 8 i woleliby, żeby 8 się już nigdy nie zmieniła, no to tutaj powiem, że produkcyjnie nie używałem niczego wyżej niż 11. To jest ciekawy koncept, trzeba by było, też nie patrzyłem stricte, jak on tutaj tym zarządza, na pewno dużo ułatwia, wprowadza duże ułatwienie, no ale znowu to jest coś, co przychodzi z dużą mocą, tak? Czyli jeśli spojrzymy na to, że mamy te metodki, na przykład copy, które są w Kotlinie i w skali, one dają nam dużą moc. Tutaj przychodzą nam rekordy, nie wiem, czy rekordy mają jakąś taką metodkę, która pozwala wygenerować następny rekord, zmieniając troszeczkę jej stan. Chyba nie ma czegoś takiego, tak? No ale w każdym razie bardziej bym patrzył na te rekordy, troszeczkę bałbym się ich używać jako tych obiektów domenowych, jako takie value objecty, to już chyba prędzej, tak? Bardziej jako coś anemicznego, może z mniejszą ilością metod, ale mówię, nie drążyłem tutaj tematu, więc też nie jestem ekspertem w tym akurat temacie. Tak, pytanie też, jak oni to zaimplementowali w samych BBH-ach, bo gdyby to było takie rozwiązanie jak inline klasy, to by było super. Natomiast jeżeli bytecode'u się tam sporo ładuje, no to nie wiem. Właśnie to o tym zapomniałem wspomnieć. Inline klasy mają, inline klasy i te klasy ekstendujące NVAL w skali, one mają jeden problem. Wewnątrz tego typu może być tylko jedno property, czyli jeśli powiedzieliśmy, że coś jest w środku integerem, tak, i jest wrapperem tam na wiek na przykład, to w tym momencie to może być inline klasa, ale jeśli tam pojawia się, że to jest wiek, na przykład, nie wiem, waga i dodatkowo mamy jeszcze jednostkę tej wagi, no to nie jest coś, co jesteśmy w stanie zamienić na integera, bo mamy dodatkową informację, te metadane, które idą z tą jedną wartością, na przykład numeryczną, i już w tym momencie nie możemy skorzystać, taki byt nie może być inline klasą i nie może być ekstendować też NVAL w skali, tak? W rekordach no raczej też będziemy tutaj, może będziemy mogli z tego korzystać w podobny sposób, ale na pewno nie będzie to aż tak dobrze zinlinowane do tych typów prostych, łatwo przetwarzalnych. No to jest jakiś pomysł na kontrybucję. Kolejne pytanie, które pojawia się często na Code Review, bo to jest pytanie, co wolisz jako programista, raczej w tym stylu, i nie wiem, czy jest dobra na to odpowiedź, ale jak masz obiekt domenowy, czy też obiekt, w którym wiesz, że wszystkie pola są wymagane, to czy jest sens tworzenia buildera do takiego obiektu, czy po prostu nie użyć konstruktora? Ja bym preferował użycie konstruktora, tak? Ale to trochę zależy też. Jeśli ten obiekt zawsze tworzysz w ten sam sposób, to prawdopodobnie nie ma tutaj większego problemu, tak? Problem jest wtedy, kiedy to pole, oczywiście ono jest wymagalne, ale ono na przykład może być wyliczone jako pochodna czegoś albo coś w tym stylu, tak? Wtedy czasami jakieś buildery mogłyby być pomocne. Też wtedy przecież tworzymy konstruktory, które mają mniejszą liczbę argumentów niż mamy wewnątrz naszego obiektu. Ja raczej builderów stosuję tam, gdzie mamy dużo więcej tych rzeczy, które musimy do środka przekazać. Też w większości chyba te buildery, to jest jedna z form tworzenia tych obiektów, czasami to też zależy, co kto lubi, tak? Ale buildery są szczególnie dobre, jeśli, nie wiem, tworzymy jakieś obiekty, które sobie wygenerowaliśmy z Avro, JSON schemy albo z czegokolwiek innego, gdzie one jednak są jakimiś DTOS-ami. Tam to buildery w każdą stronę są używane. Tutaj co kto lubi. Tak, bo nawiązując do tego, co powiedziałeś, to ja bym powiedział, że jeżeli jest pochodna, no to ja bym wtedy wolał jakieś faktory, które zna tą logikę, natomiast builder dawałby tą możliwość, że możesz stworzyć obiekt bez jakiegoś pola, a tak po prostu konstruktor, musisz stworzyć ten obiekt, skonstruować go z tymi wszystkimi polami, nie? Szczególnie, że w builderze też możesz schować jakieś defaulty, tak? To w zależności gdzie kto, co chcesz zrobić. Problem jest też taki, że to też wyobraźmy sobie, że mamy domenę, gdzie dostaliśmy ją jako jara skądś.
tak? No, to jest może nie bardzo popularna forma, ale może się zdarzyć. W tym momencie no, też moglibyśmy chcieć to w jakiś sposób obrapować naszym builderem, zamiast używać zawsze tego konstruktora, który ktoś nam wygenerował, a nie do końca on działa tak, jakbyśmy chcieli. Kolejne pytanie. Co sądzisz o defensywnym programowaniu wewnątrz domeny? To znaczy, czy mówiłeś tutaj, żeby walidować wszystko, ale czy jak już załóżmy, że stworzyłbyś te właśnie porty adaptery i byś na poziomie adaptera zwalidował ten obiekt, który będzie wchodził, to czy jest sens ifować już wewnątrz twojej domeny, czy jakieś pole nie jest nulem, jeżeli masz immutable object? Tutaj bardziej bym się skupił na tym, że jeśli stworzyłem jakiś obiekt, jakiś typ, tak, który dostał się do mojej domeny, to w momencie przejścia z adapteru tego wejściowego, tak, do naszej domeny, on w tym momencie na porcie został już zwalidowany i to tam jest to miejsce, gdzie on musiał przejść jego walidację. Potem w środku to już robimy jakieś walidacje biznesowe, więc je tutaj też troszeczkę inaczej będziemy traktowani, ale ja bym to traktował trochę tak, że jeśli ten obiekt, tak jak mieliśmy ten przykład z tymi butelkami piwa, tak, jeśli on przeszedł tą pierwszą walidację, tam gdzie zwalidowaliśmy cały możliwy input, jaki dostaliśmy od klienta, no w Java jest prosto, tak, bo tam zrobiliśmy integera, tak, ale jakbyśmy chcieli to napisać w jakimś języku, gdzie typy są bardziej lekceważone, typu Python, jeszcze tego starszego typu bez adnotacji typów, gdzie tam możesz przekazać rzeczywiście dosłownie wszystko, albo w JavaScriptie, tak jak możesz przekazać dowolną rzecz, no to tworząc taki obiekt, bym to sobie to wszystko zwalidował, sprawdził tam, a potem tak jakby jestem już trochę w takim DMZ-cie, tak, tam już wiem, że jestem chroniony i tam już raczej nie trafił obiekt, który wcześniej nie został zwalidowany w jakiś sposób. Okej. Okay. Tu chyba pojawiło się odpowiedź na to pytanie, czy te repozytoria JPA w ogóle powinny być częścią domeny, czy raczej powinieneś mieć właśnie interfejs w domenie, a jakby adapter powinien to dostarczać, całe to mięsko realizować za pomocą JPA-a. Ja preferuję to rozwiązanie, gdzie mamy ten adapter i mamy oddzielne repozytoria, które nie pozwalają nam robić na dużo więcej, plus jeszcze nie generują nam tych dziwnych nazw. Tak? No oczywiście można tam skować jakimś to za pomocą tej adnotacji query i to w jakiś sposób chować, ale to też musielibyśmy wtedy, chcielibyśmy ciągle przekazywać nasze fajniejsze typy, typu właśnie ten sender ID, receiver ID albo coś w tym stylu, musielibyśmy na nich dać odpowiednie anotacje, które pozwolą wyłuskać ten typ ze środka, tak, więc to też nie jest wygodne. Te implementacje takiego adapteru, który ładny nasz domenowy interfejs zamieni na interfejs do bazy danych, tutaj nam bardzo dużo, ten jest naprawdę prosty i nie ma problemu z jego napisaniem, przynajmniej ja raczej nie miałem problemów z takimi rzeczami, a z drugiej strony te JPA-owe interfejsy przy testach integracyjnych świetnie się sprawdzają, gdzie możemy naprawdę skrobnąć dużo, dużo więcej rzeczy, a w domenie już wiemy, że jest ograniczone i nie zrobimy sobie tym krzywdy. I to takie dwa pytania powiązane i bardziej takie na piwo. Czy jest jakaś granica domeny? Co rozumiem przez granicę domeny, że skupiamy się, żeby rzeczywiście to tak zamodelować i zakodzić, żeby to było ładne, fajne i odzwierciedlało tą domenę, ale jakby może tam finalnie wydłużyć jakby nasz proces developmentu. Czy jest jakaś granica twoim zdaniem? No, ktoś musi być good enough, żeby wejść na produkcję, tak? Więc no wiadomo, jeśli chcemy, też gramy na tyle, na ile nam starczy czasu, jeśli my potrzebujemy wydevelopować jakiś feature, no ale też nie łammy jakichś zasad. Jeśli moim zdaniem pisanie kodu, który i zostawienie tych wszystkich stringów, to jest ten dług technologiczny, który będziemy musieli kiedyś koniec końców spłacać. I teraz pytanie jest, czy jesteśmy świadomi istnienia tego długu i przyjmujemy go na klatę, bo wiemy, że tak jest, czy po prostu nie wiemy co, znaczy nie wiemy, może, czy robimy to po prostu nieświadomie, tak? To bym podszedł do tego od tej strony, tak? Tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, tak? Jeśli mamy jakąś tam domenę, może nie za dużą, może nie za bardzo rozbudowaną, ale to, co jest dla nas istotne w tej domenie, to jest wydajność, no to robienie tutaj dodatkowych typów też może być pewnym i zrezygnowanie z tych typów jest pewnego rodzaju kompromisem, na którym no, musimy się nawet zgodzić, nie? Mhm.
No bo jakby teraz nawiązując do tego drugiego pytania, czy w dobie mikroserwisów jest warto poświęcić ten czas, tak jak mówisz, tę świadomość tego długu technologicznego, no bo w teorii możemy ten mikroserwis zaorać i napisać nowy od nowa, nie? A poświęcimy jakby dużo czasu, żeby zrobić tą domenę w sposób poprawny. To trochę zależy, jak mikro jest nasz serwis i czy on naprawdę ma jakąś domenę. Jeśli on robi naprawdę domenę i to, jeśli patrzymy, tam był podział kiedyś w książce Evansa, jeśli dobrze pamiętam, to było z książki Evansa, na domeny core, generic i support, tak? Jeśli jesteśmy w tej domenie core, która robi pieniądze i robimy to w mikroserwisach, to będziemy prawdopodobnie mieli za jeden bounded context będzie odpowiadał nam w tym, będzie nam odpowiadał się za kilka bounded kontekstów blisko sobie związanych, będzie nam odpowiadał jeden mikroserwis i one generują ciężkie pieniądze dla naszej firmy, to jak najbardziej warto w to zainwestować, żeby zminimalizować ilość błędów, które tam są, tak? To jest inwestycja, która prawdopodobnie się zwróci, jeśli oczywiście tam pod spodem nie będzie czegoś, czego moglibyśmy zastąpić tępym CRUDem i zapomnieć o temacie. I ja powiem szczerze, że nie jestem zwolennikiem robienia mikroserwisów, raczej jestem zwolennikiem zastanowienia się, znaczy to też jest chyba tak pomyślane, że jeśli mamy te nasze, generujemy, tworzymy te bounded konteksty, jakoś to grupujemy i sensownie podchodzimy do tego tematu, no to też nie tworzymy masy tych mikroserwisów, tylko tworzymy je tam, gdzie naprawdę są potrzebne, tak? Ostatnio słyszałem o ciekawych badaniach, gdzie ktoś podał informację, jaka jest optymalna ilość mikroserwisów w skali światowej w twojej organizacji, niezależnie jaką organizacją jesteś. Więc no, to też nie o to chodzi, żeby się teraz kłócić, kto ma ile mikroserwisów, tylko się zastanowić, czy był sens w ogóle podzielenia tego na takie mikroserwisy, szczególnie, że wiele firm nie jest gotowych na mikroserwisy, robi je źle, a robi je tylko i wyłącznie dlatego, że na konferencjach ludzie mówią, że mikroserwisy. I ściągną pracowników. To tym optymistycznym akcentem bardzo Ci dziękuję za udział. No i zapraszamy na kolejnego Jaga. I dzięki. Dzięki wielkie za zaproszenie, za możliwość bycia z Wami i polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, że zobaczymy się w niedługim czasie na jakiejś konferencji na żywo. Tak. No dzięki wielkie. Cześć.